Rozmawiamy po bardzo trudnym dla ciebie zdarzeniu, po utracie przyjaciela i to pewnie ma wpływ na ciebie, więc zapytam, jak się dzisiaj czujesz, ale z uwzględnieniem tego, że być może nie będziesz chciał dużo o tym mówić. Wiesz co, mogę o tym mówić, bo Jarek był osobą bardzo energetyczną, taką pełną wigoru, energii. On każdy dzień rozpoczynał słowami Buenos dias, zresztą tak jak do mnie dzwonił, to tak to zawsze rozpoczynał. Jarek zginął tragicznie w Hiszpanii, został potrącony przez pijanego kierowcę, kiedy jechał na rowerze. To był człowiek, który bardzo mocno zwracał uwagę na bezpieczeństwo, więc jechał w kasku, jechał we wszystkich możliwych ochraniaczach. Sportowiec, triatlonista, przystojny, młody, świetnie zbudowany, 41 lat, mój przyjaciel. A po prostu pijany kierowca po nim przejechał. To mnie też, wiesz, natchnęło do takich myśli, tak naprawdę, co jest po drugiej stronie. Czy jesteśmy tylko kawałkiem mięsa, który wkłada się do drewnianego piórnika albo spala w piecu, już nic po nas nie ma, czy po prostu jednak jest coś gdzieś po drugiej stronie. Ale dzieją się, wiesz, od momentu śmierci Jarka w moim życiu tak różne, przeróżne, dziwne rzeczy, że mam takie wrażenie, że on do mnie mówi. I często jak słyszałem od osób, którym odchodziły osoby bliskie, że tak jest, mówię, nawet przeczytałem książkę profesora, który tam tłumaczył, że to nieprawda, że właściwie to jest tylko chemia w mózgu, że w momencie śmierci w mózgu człowieka wytwarza się taki hormon, który się nie wytwarza przez całe życie. On właśnie powoduje, że nam się wydaje, że wchodzimy w te tunele i tak dalej. Wyobraź sobie, po śmierci Jarka wracam do Warszawy. Wracam w niedzielę, w poniedziałek idę do pracy. No minął już tydzień od śmierci Jarka i mówię, kurde, jakoś się trzeba odgruzować. Po tych wakacjach trzeba się odgruzować. On by tego chciał, tak, dodajmy. A my szczególnie, no więc poszedłem na siłownię. I dobra, zrobię pazury, bo jak trzeba pogodę pokazywać, żeby wszystko było eleganckie. Poszedłem do takiej pani kosmetyczki, do której chodzę, która dba o to, żebym wyglądał dobrze. Ona nie znała sytuacji, bo to taka kobieta, która jest pozainternetowa. Tutaj wchodzę do niej, a ona do mnie mówi tak, nigdy na te tematy nie rozmawialiśmy, a ona do mnie mówi tak, panie Bartku, ja muszę panu coś powiedzieć. Ja mówię, no co? Bo ja teraz czytam taką książkę, to jest książka Niebo istnieje i muszę panu powiedzieć, że fajna jest ta książka, ja wiem, że pan też czyta różne, ja bym panu ją poleciła. Mnie zmroziło i mówię, ale o czym jest ta książka? No, nie wiem dokładnie o czym, przeczytałam cztery pierwsze strony, ale w tej książce wypowiadają się naukowcy i ludzie, którzy właśnie przeżyli śmierć kliniczną albo towarzyszyli ludziom przy odchodzeniu. I wie pan, co przez te cztery strony przeczytałam? Że tam po drugiej stronie jest naprawdę fajnie i oni nie chcą wracać. I wiesz, gdybym to usłyszał każdego innego dnia, to bym kompletnie na to nie zwrócił uwagi, pewnie kupiłbym książkę, przeczytał. Ale w tym momencie tak sobie patrzyłem w górę, jakby tutaj Jarek. No to mówisz mi, że po prostu jest tam jest też okej. Okay.